Dzień dobry, Damian Bugański z tej strony, witam serdecznie, rozrusznik poranny, jedziemy z tematem. Pierwsze ćwiczenie, przechodzimy sobie do przysiadu, dłonie idą na ziemię, wykonujemy wyjście biodrami do góry, do skłonu, powrót do przysiadu i do pozycji stojącej, czyli przysiad, do skłonu, powrót do przysiadu, wyjście do góry. Proste, znane ćwiczenie. Połączenie ruchomości do przysiadu właśnie, czyli ruchomości bioder z ruchomością tylnej taśmy. Super ważne. Myślę, że jeśli oglądasz te rozruszniki, jeśli robisz te rozruszniki regularnie, to nie stanowi to dla Ciebie wielkiego problemu, a jeśli stanowi, no to są darmowe materiały na kanale, które pomogą Ci poprawić mobilność dokładnie tych sektorów, czyli bioder, stawów skokowych i tylnej taśmy. A jeśli potrzebujesz czegoś konkretnego, czegoś zaawansowanego, czegoś, co za rączkę Cię przeprowadzi i powie dokładnie, co i jak robić i przede wszystkim będzie gotowym rozwiązaniem, to na człowiekurusz.pl wejdź, kup sobie program mobilne Ciało 2.0, dzięki czemu będziesz wspierać rozwój tego kanału, będziesz wspierać rozwój mój, a równocześnie poprawisz swoją mobilność, więc kurka, no czego chcieć więcej? Dobra, mamy przerwę, 10 sekund przerwy jeszcze, a tym razem zaczynamy z siadu. Przechodzimy sobie do leżenia i teraz robaczek, zdechły robak, czyli ćwiczenie wzmacniające na brzuch, omawiane 1500-2900 razy, więc pewnie wszystko wiesz. Wzmacnianie mięśni brzucha, oczywiście utrzymujemy prawidłową relację żeber do miednicy, napinamy brzuch, wszystko świadomie, z pełną kontrolą i po przekątnej lewa ręka i prawa noga do ziemi, powrót i zmiana. I co? Świadomie akcentujemy brzuch, napinamy go, utrzymujemy wszystko tak jak trzeba, kontrolujemy oddechem. Jeśli zerkniesz na brzuch, to nie może być tak, że on tam strzela do góry i jest wypchnięty gdzieś tam. On ma być, jakby klata ma być najdalej wysuniętym punktem, a nie brzuch, więc no upewnij się, że umiesz nim pracować. A jak nie, no to jest masa bezpłatnych materiałów na kanale. Obczaj, zrób. Ja za Ciebie tego nie zrobię. Ja oczywiście wszystko mogę wytłumaczyć, ale po prostu musisz poświęcić na to czas. Więc tymczasem jeszcze 10 sekund pracuj do końca, akcentując brzuch i zaraz będziemy mieli przerwę. No i dobra, i mamy teraz 15 sekund przerwy i zaraz sobie będziemy jechać z takiej pozycji podpór tyłem, prawda, siad motylkowy, kolana do zewnątrz, będziemy sobie tak dosuwać biodra do pięt, odsuwać, dosuwać, odsuwać i tym sposobem będziemy mobilizować klatkę piersiową, będziemy mobilizować całą, można powiedzieć, grupę przywodzicieli uda. Generalnie i stawy biodrowe, i stawy ramienne będą tutaj pracować, więc odsuwamy biodra, dosuwamy, odsuwamy, dosuwamy, ręce wyprostowane w łokciach, brzuch napięty, pośladki aktywne. Jeszcze 40 sekund, więc skoncentruj się i bardzo dokładnie, powoli, we własnym tempie, z pełną uwagą i dokładnością wykonuj te ćwiczenia. Pięknie, pięknie, 25 sekund jeszcze, więc utrzymaj tą koncentrację, wykonuj te ćwiczenia dokładnie. Myślę, że to nie stanowi jakiegoś wielkiego problemu, ale pamiętaj, że jeśli coś jest problematyczne, nie czujesz, że to jest dla Ciebie ok, to znajdź sobie ułatwienie jakieś tego ćwiczenia. Ewentualnie w skrajnych przypadkach możesz coś ominąć, ale no, lepiej nie. Dobra, minęła minuta, więc zaraz jedziemy sobie dalej, 15 sekund przerwy, w sam raz na łyczka wody, na głęboki oddech przez nos, najlepiej wdech nosem, wydech ustami, a tymczasem przechodzimy sobie już do pozycji leżenia na brzuchu i będziemy jechać z Supermanem, czyli ćwiczeniem wzmacniającym na obręcz barkową, ale głównie mięśnie okołołopatkowe, więc dłonie są cały czas wysoko, najwyżej jak się da, czoło raczej powinno leżeć, może być delikatnie w powietrzu, ale raczej może leżeć, a my sobie pracujemy, przenosząc proste ręce. Zwróć uwagę, że tu są kciuki do góry, później rotujemy i kciuki idą do dołu, więc następuje rotacja w stawach ramiennych, cały czas akcentuję to, co się dzieje tam między łopatkami, napinam, ale nie wyginam się w lędźwiach, tylko mam neutralnie ustawienie kręgosłupa, napięty pośladek tak mocno, jak to możliwe, czyli generalnie taką prawidłową postawę neutralną utrzymuję i sobie pracuję tymi prostymi rękami. Więc jeszcze chwila, jeszcze mamy 13 sekund, cały czas sobie pracuj. Jeszcze chwilę, jeszcze 4, 3, 2, 1, luzik, przerwa, 15 sekund.
No i dobra, jeszcze 5 sekund przerwy i jedziemy sobie teraz na jednej nodze, będziemy działać jaskółeczkę, czyli jaskółka, ćwiczenie równoważne, ćwiczenie wzmacniające na pośladek, ćwiczenie fajne koordynacyjne, staraj się nie podpierać, tylko utrzymywać równowagę. Zwróć uwagę, że tutaj nie wyginam się w lędźwiach, nie wyginam się w brzuchu, cały czas mam to samo ustawienie, a całą pracę wykonuje staw biodrowy, wykonują poślady, no i grupa kurczowo-goleniowa i tak dalej, więc ty sobie tutaj wykonuj tą jaskółkę tak dokładnie jak to możliwe. Zaraz powiem, jak będzie zmiana. Dobra, 30 sekund minęło, zmiana. Oczywiście pamiętaj o dokładności i o pełnej koncentracji. I ja tylko przypomnę, że te rozruszniki trzeba wykonywać codziennie, więc fajnie, że dzisiaj jesteś, ale bądź też jutro. Koniecznie najlepiej zaproś do tej zabawy jeszcze swoich znajomych, tych najbliższych, których chcesz, żeby po prostu też się czuli lepiej we własnym ciele. Jeśli ty widzisz już postępy i wykonujesz te ćwiczenia regularnie, no to i niech i oni zobaczą, więc zaproś ich, niech tu będą, zawsze masz coś udostępnić na fejsie, będzie mi mega miło. A jeśli szukasz bardziej zaawansowanych rozwiązań, to na człowiekurusz.pl znajdziesz różne moje programy treningowe, do których cię zapraszam. A tymczasem na dziś to tyle. Do zobaczenia, cześć.